Na samym starcie powiem wam, że gra, o której będziemy rozmawiać i która ma połączenie z tym wszystkim, to jest The Walking Dead Road to Survival. Żebyście nie mówili, o, Norek clickbaituje, Lee umarł, ale chodzi tutaj o inną rzecz. Jak zawsze, jeżeli materiał Ci się spodoba, 500 lajków, będę mega wdzięczny, komentarz, Lee dostanie serduszko. Moi drodzy, subik też mile widziany, zapraszam na mój drugi kanał, Szymon Grochal, macie w opisie, a teraz zaczynamy. Ogólnie jakiś czas temu nagrałem materiał, w którym dostaliśmy nieoficjalne potwierdzenie, że Jesus wróci do naszej serii, czyli do The Walking Dead The Final Season, a jednym z podstaw i filarów tego na przykład przecieku było to, że pojawił się w grze Road to Survival z dopiskiem Dawn Running, czyli dopiskiem przypuszczalnej i prawdopodobnej nazwy pierwszego epizodu czwartej odsłony historii o naszej Clementine. Był o tym wielki szum i nieoficjalne przecieki mówią, że Jesus powróci, a tutaj też wchodzimy na kolejny poziom, ponieważ moi drodzy, bodajże wczoraj do tej gry również doszedł Marlon i Violet, których jeszcze nie można kupić. Ale idąc dalej, ostatnimi czasy dołączył też Lee z dopiskiem Dawn Running, tak samo jak Marlon, Violet i Jesus. Wszyscy z dopiskiem Dawn Running, czyli nazwy pierwszego epizodu. I też moi drodzy, jak oglądaliście film o Jesusie, to tam mówiłem, że kiedy ta postać wchodziła do The Walking Dead New Frontier, to do tej gry została dodana z tytułem epizodu, w którym ją pierwszy raz znaleźliśmy, czyli to był drugi epizod The Walking Dead A New Frontier. Więc no, moim zdaniem sytuacja dosyć śmieszna i zastanawiająca i pewnie większość z was pomyślało, że rzeczywiście Lee wróci do czwartego sezonu. Raczej nie sądziłbym, wrócił do The Walking Dead Road to Survival, ale jeżeli chodzi o The Final Season, to raczej bym się nie napalał na to, ponieważ Lee umarł, mimo tego nawet, że twórcy oczywiście zrobili cholernie dobry zabieg i zaprosili ostatnio Dave'a Finoya, żeby razem z Melissą, czyli aktorką podkładającą głos Clementine, podpisywali w ich studiu różne autografy, coś takiego było z tego co słyszałem, ale no fakt faktem, raczej bym się nie napalał. Oczywiście zabieg twórców cholernie dobry, żeby wprowadzić akurat teraz Lee, no jak wiemy to jest niewiążące, więc no wydaje mi się, że robią to tylko dla rozgłosu. Tak jak powiedziałem kiedyś, no w moim odczuciu Lee się pojawi na pewno, jeżeli będziemy tutaj mówić o jakichś flashbackach. Więc tutaj się o to nie musimy martwić, ale żeby jako postać żyjąca, to wątpię, po raz kolejny mówię, że nie. Ale fajny smaczek, że wrócił do The Walking Dead Road to Survival z dopiskiem Dawn Running i z całkowicie odnowioną teksturą. Także moi drodzy, napiszcie mi koniecznie, co wy o tym sądzicie i czy oczywiście gracie w tą grę. Będę mega wdzięczny, komentarz, jeżeli dostanie serduszko, subik też niewidziany, lajków 500 będę mega wdzięczny. I też nie bierzcie na poważnie tych zagrywek twórców, bo raczej z Lee się już pożegnaliśmy w pierwszym sezonie. Na razie, no i hej!